Kasandra, jak oceniasz tego potwora? Bardzo dobrze. Dobrze? Tak. Podoba się? Mhm. Kurnia, powiem wam, że tak ciągnie. Jest to taka do drukowania przyłbicy, nawet spróbuję to wydrukować, tylko że na mojej drukarce to 6 godzin będzie trwało jedna sztuka. I to tak przy okrojonej jakości, bo jak robiłem w jakości najwyższej, to pokazywało, że to będzie robiło 12 godzin, tak więc zobaczymy. Tylko tu jest problem, że sam uchwyt do tej przyłbicy można wydrukować. Chociaż myślę, że to jest bardziej do takich jakichś profesjonalnych drukarek, a nie dla takiego amatorskiego wodziewia. Ze względu na prędkość druku, tylko skąd wziąć tą przezroczystą naprzód sprawę, bo to też trzeba mieć odpowiedni materiał, wycięty laserowo, żeby pasowało pod te dziurki. I jeszcze do tyłu jest potrzebna gumka, no to powiedzmy można to zrobić z gumki od Majtek, ale też nie dysponuję. Niemniej jednak spróbuję się z tym tematem, zobaczymy jak to wyjdzie. Będzie to przynajmniej test dla drukarki. Już się tutaj powoli zaczyna to rysować. Ale tak jak powiedziałem, drukowanie 3D, szczególnie na takich urządzeniach amatorskich, bardzo dużej wymaga, słuchajcie, cierpliwości. Tu się zaczyna, wyniki za 6 godzin. Chociaż zwiększyłem prędkość, zmniejszyłem dokładność i zmniejszyłem wypełnienie w tych miejscach, gdzie jest wypełnienie, do 30, tak zwany infill. Zobaczymy jak to wyjdzie. No musi taki prototyp jeden się wystartować i zrobić. Przycięte na odpowiednią długość. Taśma montażowa od góry już jest przyklejona. Teraz sobie wkleimy kawałek diodek tutaj w ten profil aluminiowy. Tradycyjnie przypominam, bo znowu będą pytania, diody LED. Macie informacje w ekwipunku. I film na TSH-wie. Wszystko o diodach LED, o taśmach LED. Teraz podłączenie mamy plus i minus. I tak będzie to szło do zasilacza. Przewody podłączone. Oczywiście nie mogą do aluminium dochodzić. Trzeba zdrapać nadmiar kalafonii z diody. I druga sprawa, no dobrze je tak jakoś schować, żeby nie wystawały za list. Sytuacja wygląda tak, że proszę bardzo, posprzątane nagle się zrobiło, światełko elegancko zamontowane, jest linijka diodowa za 0,8 A, taki malutki zasilaczek do tego, no musiałem tak trochę ziemniaczanie poprowadzić kabel, ale jest, jeszcze żadnego sterowania do tego nie wymyśliłem, no i już taki kącik 3D, tutaj u mnie na stałe może być. Jak widzicie, idzie ta maska. Trochę zmniejszyłem dokładność, żeby to było szybszy wydruk i widać, że ta dokładność trochę jest słabsza niestety, ale myślę, że to nie będzie wpływało na użyteczność tej maski. Następnym krokiem będzie porządek w tych szafkach. Tutaj akurat jest stosunkowo mało rzeczy, ale będziemy robić wykopaliska. Pokażę wam, jakie mam tu skarby. Templariuszy jeszcze, można by powiedzieć. Biorę się za Autodesk Fusion do projektowania, bo mnie korci. Porządki muszą chwilę jeszcze zaczekać. Kondzio 29 zrobił, proszę bardzo, tutorial. Zobaczymy, do ilu odcinków dociągnął. Ja zaczynam od pierwszego. 2 lata temu to było robione. Gdzie co ja mogę z drukarki 3D? Tylko ten taki uchwyt. Brakuje jeszcze tego przodu, który powinien być laserowo docięty z jakiegoś tam materiału przezroczystego i brakuje gumy, która by tutaj miała wejść na to, żeby z drugiej strony. Tak więc nie wiem, czy się przydam 6 godzin na takie jedno coś i dodatkowo nie mam innych rzeczy. No mogę drukować teoretycznie. Ja może gdzieś tam zapytam, czy ktoś to potrzebuje, ale wydaje mi się, że z moimi mocami przerobowymi to jest projekt przez Prusę zrobiony. A to raczej nie na wiele bym się tutaj przydał, bo 4 na dobę to
Trochę słaby wynik produkcyjny. Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że właśnie ukończyłem swój pierwszy projekt uchwytu do kamery X3000. Mniej więcej tak to wygląda. Autodesk Fusion 360. Już w miarę ogarnąłem. Zajebiste narzędzie. Oczywiście przypuszczam, że średnio inteligentna małpa by zrobiła taki uchwyt, ale dla mnie to coś nowego. Wyeksportowałem, strasznie jakoś wolno te eksporty. Nie wiem, jak to na Maca jest zrobione, czy to gdzieś chodzę na chmurze, a tutaj mam tylko nakładkę. Jakoś to strasznie, strasznie to kulawieje. Wrzuciłem to sobie już do kury. I proszę bardzo, widać chyba takie wypełnienie. Bo nie robiłem jeszcze. Grubość ścianki 3 mm zrobiłem. A gdzie dziura jest? Miał być otwór. Aha, otwór mi wyszedł tam na tamtej ściance. Chyba lepiej, jakbym to odwrócił niestety. Tak chyba będzie lepiej, jakbym tą dziurę miał w ten sposób. A tu się mi wybuduje ścianka. I tu sobie wejdzie kamera, a tu się wepnie, wiecie co, ten uchwyt. Nie wiem, 3 mm, wypełnienie 60. Nie wiem, czy robić wypełnienie na 100. Niech to, jakbym to na 100 zrobił, to takie byłoby bardziej solidne, ale nie wiem, czy to nie jest przerost formy nad treścią. Zróbmy na 60, najwyżej jeszcze raz sobie to zrobimy. Drukowanie czegoś takiego, godzina 26, kurnie, to są w ogóle jakieś szalone czasy. Szybka demonstracja tego, co mi wyszło. Tutaj jest, jeszcze może rzut oka na kamerę, 4 lata, patrzcie, jaka jest nieprawdopodobnie już pociochrana. Może będzie widać to co zawsze robi zamieszanie w świetle. No tak wygląda obiektyw po 4 latach takiego dość brutalnego używania. Ale ja nie o tym, nie o kamerze, tylko muszę nagrać czymś innym, no bo po prostu wiecie co, wiecie co, nie da się nagrywać tą samą kamerą i pokazywać. To jest pierwsza wersja, wersja 1.0 tego, co sobie zaprojektowałem. Zobaczcie, jakie to jest sztywne. Z wypełnieniem 60%. Ja nie jestem w stanie tego w żaden sposób wygiąć. To wydawało się, że taka drukarka 3D to w ogóle jakąś lipę robi. A tutaj patrzcie, 3 mm ścianka i jest ok. Potem zaprojektowałem wersję 2.0, zobaczcie, z dodatkowym kołkiem ustalającym, bo kamera ma 2 otwory, żeby się to nie przesuwało. I dodatkowy tutaj taki rancik zrobiłem. No i teraz zainstalowanie tego wygląda tak, że wstawiam to w kamerę. No, niech to się ten kołek włoży. A zakręcam śrubę. Śruba oczywiście też wydrukowana. Taka statywowa. No i teraz elegancko nam ten rancik tu wchodzi. Tu mamy odpowiednie miejsce wyprofilowane. I to jest to, czego mi było trzeba. Robię sobie to, proszę bardzo, tak, ciach. I Kasandra dzwoni. I ciach. Czyż nie pięknie? Dobra, bo już mogę rozmawiać. Tak wygląda, widzicie, na gotowo. Bo zawsze miałem problem, że jak chciałem gdzieś włączyć, nawet to instalowałem na statywie, to coś musiało mi gdzieś wisieć na drucie. Z tego względu, że jest to przystosowane do instalacji na stopkę w aparacie. Ale w takiej małej kamerce stopki nie ma. A ten temat rozwiązałem w taki sposób. I to mi się podoba, bo to jest takie naprawdę niezłe zastosowanie drukarki 3D. No i również jestem bardzo mocno zaszokowany, jakie to jest kurnia wytrzymałe nieprawdopodobnie. Wydawało mi się, że to, wiecie, po wydrukowaniu to się będzie rozpadało w rękach. Tym bardziej, że nie jest tu jakiś filament kosmiczny. Jeszcze może wam zbliżę, żeby zobaczyć powierzchnię, jak wygląda. Nie jest ten filament jakiś kosmiczny, bo to jest ten zwykły chiński, który dostałem razem, słuchajcie, z kamerą. Sorry za wysuszone ręce, ale jak człowiek 40 razy na dzień się tym odkażalnikiem smaruje, to niestety ręce wysychają i pomimo tego, że potem się smaruje tym kremem do rąk, to i tak to no jest tak, jak jest. I tu jest wersja taka, i tu jest wersja ta 2.0, bo widzicie, muszę też się nauczyć drukować prototypów, nie? I tu jest wersja 2.0 już z tym kołkiem ustalającym, a i z tym dodatkowym rantem. Tutaj jeszcze u góry chciałem taki rant zrobić, ale wtedy by trzeba podpory drukować, kombinować i jak koń pod górę.
Całość tematu ogarniam w tym Autodesku, Autodesk Fusion 360. Podobno to jest standard, tak jak mi Kondzio powiedział, że to jest standard do robienia takich rzeczy. Profesjonalny, no to jak już się mam czegoś uczyć, to nauczę się czegoś, co robi standard. Ale jak widzicie, to nie wiem, w jakiś sposób dziwny uruchamia się dość powoli. To wszystkie te dane, które tam są, się znajdują w chmurze. Tyle fajna sprawa, że wiecie co, to jest taka opcja, że do takich celów amatorskich jest to dostępne za friko. Niech mi się to właduje. O, i tu jest ten mój projekcik. I widać już z tym kołkiem ustalającym. Super fajna opcja do wymiarowania tego wszystkiego. Są wymiary. No taka profeska, tak mi się to podoba, że ja pierniczę, teraz będę musiał wymyślać rzeczy do zaprojektowania. No, pewnie jeszcze daleka droga przede mną, ale myślę, że jak na 2 dni przygody z drukarką, pierwszy dzień to było drukowanie, ogarnianie samego druku, montowanie tej drukarki, testowanie różnych możliwości, a w drugi dzień nauka Autodesk Fusion 360, gdzie już swój pierwszy projekt zrobiłem i w zasadzie no to, co tutaj widzicie, to mnie wystarcza. To myślę, że jak na 2 dni, to jak wam ktoś tam mówi, że słuchajcie, 3D to jest trzeba rogo ogarniać i 17 miesięcy drukarki konfigurować i to w ogóle jest trudna rzecz, no to nie słuchajcie tego. Polecam zabawę. Wszyscy, którzy, że tak powiem, się obawiali tego, myślę, że nie ma się czego obawiać. W 2 dni można temat ogarnąć. Jakość wydruku z tej drukarki, którą ja wybrałem, jestem z niej bardzo zajebiście zadowolony. I ona oczywiście jest w ekwipunku, bo też jest pytanie ciągle. Przyszła w 3 dni. No, tak więc tyle w temacie.